I tutaj cały czas będziemy liczyć na tych ratowników, którzy są od pani dyrektor tutaj zatrudnieni. Jedyną rzeczą, którą ewentualnie chciałbym podpowiedzieć, można by było zastanowić się nad tym, żeby finansowo jakoś to przynosiło zyski gminie. To, że mamy plażę piękną w Korzybiu i ten las i te wiaty przez nasze leśnictwo zrobione. Żeby pomyśleć nad tym, jak pobierać opłaty od ludzi, którzy biwakują tam. W szczycie, przy pięknej pogodzie, potrafi tam być około 100 namiotów. No może przesadziłem, niech będzie 60. Nie idzie przejść i oni, ci turyści, ja nie mówię, że Korzybiacy tego nie robią, miejscowi, ale ci turyści zostawiają wiele, wiele brudu i nie wiadomo czego i zniszczeń nad jeziorem. Wiem o tym, bo jako wędkarz w ogóle oni mi tam nie są potrzebni, ci turyści. Ja bym chciał, żeby to jezioro było zalesione bo inaczej to nie idzie tam wytrzymać. I tutaj jedynie ktoś mógłby pobierać opłaty za po prostu za nocleg nad jeziorem. Z tym, że szczerze mówiąc, ten temat już był przerabiany w tamtym roku. I chciałbym powiedzieć, że no ja bym się nie podjął pobierania takich opłat, bo jeszcze zależy mi na moim zdrowiu i życiu, bo przyjeżdżają różne osoby. No i do momentu, gdy nie będą jakieś służby, które no mają jakieś prawa do tego, nie wiem, mundurowe i tak dalej, to podejrzewam, że nie puszczajmy osoby w stylu pani sołtys czy nie wiem, czy członkowie PZW do takich rzeczy. Ale warto by było nad tym pomyśleć, bo to by przyniosło na pewno jakieś pieniążki, odnosząc się do tego, co tutaj radny Trzebiatowski mówił. Dziękuję za głos. Dziękuję bardzo. To nie było pytanie, ale tutaj uwaga. Bardzo słuszna. Dziękujemy za nią. Proszę bardzo, pani radna Sachajdak. Panie przewodniczący, ja chciałam zauważyć jedną rzecz. Jeżeli chodzi o Komisję Infrastruktury Społecznej, to w zakresie działalności tej komisji jest oczywiście też i działalność Domu Kultury. W ogóle kultura, jeżeli chodzi o całą gminę. I ja jestem zaskoczona, że ten punkt jest w porządku posiedzenia sesji, natomiast nic mi nie było wiadomo, że będzie on poruszany i nie wzięliśmy tego na obrady komisji. Ja taki punkt mam w swoim planie na 2012 rok i tutaj byśmy mieli oczywiście mniej czas, więcej czasu, to znaczy poświęcilibyśmy na pewno na sesji mniej czasu dla Domu Kultury, ponieważ jak z tego co ja obserwuję, wszystkie pytania są od członków Komisji Infrastruktury Społecznej. Także Przepraszam. i dlatego, no z wyjątkiem pana Trzebiatowskiego chciałam zauważyć. Dobrze, ale to powinno być najpierw, ja uważam, na komisji. Dlatego też, no, tak maglowana jest pani na sesji, pani dyrektor, a mogła być maglowana na komisji i tłumaczyć się. Ale wracając, to tak na marginesie, wracając do biblioteki, ja chciałabym jeszcze zapytać panią dyrektor, czy w ogóle mieszkańcy mogą wypożyczać teraz książki? Czy to się coś zmieni, jeżeli chodzi o etaty? Czy pani będzie brała pensję dwie? Czy to będzie jakieś zwiększenie funkcyjnego? Bardzo proszę tu od strony ekonomicznej trochę powiedzieć. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję Aha, i bardzo. jeszcze już jak jesteśmy, to może o feriach zimowych, bo ja sobie zaplanowałam taki punkt, jeżeli chodzi o Komisję Infrastruktury, podsumowanie działalności pani, jeżeli chodzi o ferie i wakacje, no ale jeżeli już taki temat jest, to bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja tak doceniam kulturę, że uważam, że na ten temat warto rozmawiać częściej niż tylko raz do roku. Powiem tak, w planie pracy Rady Miejskiej, którym niedawno przyjmowaliśmy, jest punkt na kwiecień, który mówi o bilansie jednostek kultury, bardziej pod względem finansowym. Również w planie pracy Komisji Infrastruktury jest taki punkt przewidziany, także myślę, że często jeszcze będą takie dyskusje, ale myślę, że dobrze, bo takie uwagi, jakie tutaj miał
pan radny co do imprezy, jakie mają państwo radni dotyczące innych spraw, czy pan radny Szeps, gdzie podpowiedział, w którym kierunku trzeba iść, one są cenne i można z tego typu wypowiedzi wyciągać wnioski. Także no, wydaje mi się, że morał z tego taki, że takich spotkań i debat jak najwięcej. Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie i następnie przechodzimy do kolejnej tury pytań, jeżeli oczywiście będą chętni do zadawania pytań. Bardzo proszę. Więc droga pani radna, nie mam dodatkowej jakby pensji za pełnienie obowiązków dyrektora biblioteki. Pani burmistrz dała mi dodatek funkcyjny w wysokości 400 zł, więc to jest w ramach jakby dwóch ośrodków. Biblioteka myślę, że funkcjonuje cały czas. Jeden dzień był przerwy, gdzie pani, która jest na pełnym etacie, była cały czas zresztą na pełnym etacie, zachorowała. Później w okresie ferii zmieniliśmy przez okres tylko oczywiście ferii, te godziny otwarcia, przez ten okres, kiedy pani była na chorobowym, zmieniliśmy godzinę otwarcia. Myślę, że to było, no zauważyłam też, tak, po części ulepszenie dla niektórych mieszkańców, szczególnie tych starszych, ponieważ była możliwość jakby zostawienia książek na dole u nas w sekretariacie w Domu Kultury. Ja podchodziłam, bądź pracownik od nas, I wtedy przyjmowaliśmy książki. Ten, kto nie chciał wypożyczać nic więcej, mógł oddać i spokojnie wyjść, czyli nie musiał iść do góry, co często też się na sesjach powtarza, że muszą tam iść na te trzecie piętro i jest ciężko. Jeżeli ktoś chciał wypożyczyć, oczywiście otwieraliśmy bibliotekę, pomagaliśmy jak mogliśmy, także nie było takich sytuacji, żeby ktokolwiek, że tak powiem, odszedł z kwitkiem. W tej chwili biblioteka nadal działa od 10 do 18. Myślimy oczywiście o zmianach godzin pracy. Ja się zastanawiam bardzo mocno nad sobotą, ale to będziemy też na ten temat dyskutowali, czy jest taka potrzeba. Wyłożyłam do Urzędu Pracy wnioski o staże, także będą pomoce dla tych pań. Będzie wielka, większa możliwość jakby tej rotacji godzinowej. Dziękuję bardzo. Pani radna Dąbrowa się zgłaszała. Bardzo proszę. Przepraszam. Ja chciałam a propos tej informacji o tych przed Bożym Narodzeniem. Coś jest nie tak, ponieważ ja śpiewam w tym zespole Szczebiotka i na 8 kobiet, które tam śpiewają, mówiły o tym 2 tygodnie wcześniej, że się przygotowują, że robią, także skąd ta informacja musiała być? Nie zrozumiałam cię. Ja myślę, że sprawa jest tylko... A sama organizacja... O, to za to... Bo ja myślę, że mam informacji. To tylko ty. Proszę państwa, może tak ucinając ten temat, ja tylko chciałabym powiedzieć, skoro jestem do głosu dopuszczona przez pana przewodniczącego, w tą sobotę o godzinie 17 w Domu Kultury w Kępicach organizujemy koncert. Troszeczkę myśleliśmy o walentynkach, nie chcieliśmy to robić w Dzień Walentynek, a w tym roku robimy to w sobotę w Domu Kultury, gdzie będą grały przede wszystkim nasze zespoły, nasze gminne zespoły. To są nowo powstałe zespoły i te stare, które już grały. Do tego zaprosiliśmy z zewnątrz zespół, nazywa się Zgaga Fari. To jest zespół folkowy i ja tutaj mówię to teraz z pełną odpowiedzialnością, bo niektórzy myślą, że to jakieś, jak to słyszałam, są trzepi głowy, czy coś takiego, zespoły rockowe. Są też takie, ale proszę państwa, ten zespół folkowy to jest dla każdego z nas. Naprawdę zapraszam, zachęcam. Jest to impreza biletowana, ale wstęp tylko 5 zł. Także plakaty są, na stronach internetowych również są. My mamy kłopoty ze stroną swoją internetową i tutaj się przyznaję, ale rozmawiamy o już, zbieramy oferty na nową stronę internetową. Myślę, że to będzie o wiele lepiej aktualizowane, ale na stronie Kępic jest na bieżąco i widzę, że na stronie Kępice Info również na bieżąco są informacje o przedsięwzięciach. Oprócz tych plakatów, które dzisiaj również rozdałam państwu sołtysom i no kiedy możemy, w jaki sposób możemy dostarczyć, to dostarczamy na wszelkie miejscowości u nas w gminie. Dziękuję bardzo. Pan radny Palewski, bardzo proszę. To nie będzie pytanie, pani dyrektor może usiąść, ale proszę państwa, ktoś pomyśli, że sołtys z Osowa i radny stał się raptem rozrzutny. Ale przy takich atrakcjach, jak są nad Jeziorem Łęskim, to nawet jakbyśmy dołożyli 1000 zł do tej wypożyczalni, to też warto. A druga moja taka, takie przemyślenie, że lepiej mieć...